Cześć wszystkim, ja jestem Wanaki, a dzisiaj porozmawiamy sobie o wiecznym sporze z anime Death Note. Mianowicie, kto jest mądrzejszy? Yagami Light czy L? Zapraszam na seans. Niezależnie od tego, do którego obozu należycie, Yagamiego czy L, postarajmy się postawić naprzeciwko siebie kilka faktów. Ten pierwszy z nich to to, że Light pokonał L. Nie oznacza to jednak, że był mądrzejszy, dlatego musimy każdy z faktów przeanalizować sobie po kolei. Na samym początku powinniśmy zetrzeć ze sobą przewagi każdej z dwóch postaci. Zacznijmy od podstaw. Wiele osób wskazuje, że przecież największą przewagą Yagamiego jest fakt posiadania nadnaturalnej mocy, jaką jest właśnie Death Note. Posiadania takiego dziennika zasadniczo z góry ustawia cię na wygranej pozycji. Tutaj natomiast warto zaznaczyć, że L również posiada potężną przewagę w postaci pieniędzy. A co za tym idzie, ogromnej ilości osób, które mogą mu pomagać, całych systemów i instytucji. Tutaj przechodzimy do pierwszego starcia, gdzie Yagami został niejako wyłoniony spośród wszelkich japońskich miast. Dał się złapać na trik, który L mógł przygotować jedynie dzięki ogromnemu nakładowi pieniędzy i pomocy ogromnej ilości służb i instytucji. Ten krok jest tutaj kluczowy, bo pozwolił na naprawdę dokładne określenie lokalizacji Lighta. Gdyby nie to, L wciąż chodziłby po omacku lub o wiele więcej czasu zajęłoby mu dalsze typowanie podejrzanych. Wyobraźcie sobie, że L nie ma pieniędzy, jest po prostu biedny, albo nawet nie jest biedny, nie stać go na to, żeby wynająć sobie policję w praktycznie każdej prefekturze w Japonii i nie robi tego ustawionego broadcastu w telewizji, emitując go w poszczególnych prefekturach. Powodzenia. Kolejną rzeczą jest to, że Death Note ma spore ograniczenia. Przede wszystkim znajomość danych personalnych utrudnia działanie. Notatnik nie jest bronią masowego rażenia, więc cały policyjny kordon kontra Yagami Light, wiadomo kto wygrywa w takim starciu. Delikatną odpowiedzią przewagi nad bogactwem Ela i możliwością zmobilizowania służb jest fakt, że Yagami, jako syn wysoko postawionej osoby z policji, niejako był wykluczany, przynajmniej przez sporą część osób, z grona podejrzanych. Niemniej później przestało to działać na jego korzyść, gdy okazało się, że Kira prawdopodobnie ma dostęp do danych policyjnych od wewnątrz. Dalszą przewagą Ela było to, że trzymał Yagamiego dosłownie pod kluczem. Nawet nie mówię tutaj o naszpikowaniu całego domu Lighta kamerami, bo na to akurat Light miał odpowiedź i zachęcił Ryuka przez jego uzależnienie od jabłek do poogarniania tych kamerek. Chodzi tu o dołączenie Lighta do zespołu i ciągłe trzymanie go na smyczy przez Ela. Pamiętajcie, że z początku to właśnie L reagował na działania Lighta. To wygląda trochę inaczej niż inicjacja jakiejś akcji. Kontrolował też informacje, jakie docierały do Lighta, co skłaniało się do manipulacji. W tym sporze to L był nad nim, jeśli chodzi o trzymanie kogoś w klatce, a Light z tej klatki się dostał. Teraz porozmawiajmy o fakcie Shinigami. Light mógł zyskać oczy Shinigamiego w zamian za część swojego życia. Wtedy mógłby pozbyć się Ela od razu. Zdecydował się jednak tego po prostu nie robić. Naturalnie obrał cięższą ścieżkę. Oczywiście obserwacja zachowania Ryuka w wielu wypadkach mogła mu podsunąć jakieś pomysły, tak jak i wykorzystanie go do wystraszenia bandziora. Rem i kwestia Misy. Misa była kulą u nogi, którą Lightowi udało się obrócić w tarczę. Dzięki Rem udało mu się pozbawić Ela życia, jednak i to nam coś mówi. Shinigami po interwencji w świecie ludzkim, która zaowocuje przedłużeniem komuś życia, przestaje istnieć. Rem zrobiła to dla Misy i umarła. Oznacza to, że gdyby nie jej działanie, Misa odeszłaby wcześniej. Najpewniej zostałaby skazana na karę śmierci po odkryciu, kim jest. Oznacza to, że w przyszłości Light mógł użyć jej po prostu jako kozła ofiarnego, samemu ratując swój tyłek. Mało możliwe, by Misa została skazana tak jak i Light, gdyby odkryli ich dwójkę. To raczej wydaje się nieprawdopodobne i jedno drugie wrzuciłoby pod busa. W cudzysłowie. Kredyt zaufania. Coś, czego L do siebie całkowicie nie dopuszczał. Wielokrotnie w serii widzimy, że jest on po prostu pewny, że chodzi o Lighta. Niemniej ma do niego bardzo ograniczone zaufanie, czy też nie ma go wcale, pomimo braku dowodów. To trochę wychodzenie poza ramy prowadzonego śledztwa. Kierował się po prostu swoim przeczuciem. Gimnastyka umysłowa Lighta była prowadzona w pełni przy najmniejszych nakładach finansowych i podstawowych możliwościach. L to był typ, na którego życzenie w krótkim czasie powstał sobie od tak potężny drapacz chmur w środku Japonii. To jest fakt, o którym ludzie często zapominają, mówiąc, że przecież Light miał nadludzką moc. Owszem, taki był notatnik śmierci, ale do gry wchodziło też jego życie i cel. Powiedzcie mi, co jest łatwiejsze, złapać kogoś czy uciekać przed złapaniem? A jeżeli tak, to jakie warunki na to wpływają? Na koniec całość można podsumować wpisami z Death Note 13 How to read. Po statystykach możemy wywnioskować, kto był mądrzejszy. I mowa tutaj nie tylko o inteligencji, ale też umiejętnościach społecznych i kilku innych czynnikach. Porównajcie to sobie sami. Też pamiętajcie, że totalnie nie chodzi mi tutaj o to, którą postać darzę większą sympatią, bo nawet nie do końca tutaj tak działa. Staram opierać się o treść utworu, jednocześnie zwracając uwagę na to, że L wynoszony jest na piedestał, przy czym argumentem jest to, że Light miał przecież notatnik. Jest to prawda, ale nie do końca tak to działa. Całość ich sporu wizualizuję sobie następująco. L ma spory labirynt, na który patrzy sobie z góry i stara złapać Lighta. Light ma broń, której L nie widzi, jednak jest przez niego uwięziony w wcześniej wspomnianym labiryncie, praktycznie nie do przejścia. Uważam, że wydostanie się z tej pułapki świadczy o tym, że właśnie Light jest mądrzejszy od Ela. Nie mówię tutaj kompletnie o ich starciach, które, choć były przedstawione jako genialne w anime, zawsze można było przełożyć na to, że jedna osoba miała taką przewagę, druga taką. Dla mnie punktem wyjściowym jest to, że L całkowicie uwięził Lighta w swojej własnej łamigłówce, tak naprawdę klatce, obsadzając go wszelkimi możliwościami, jakie miał pod ręką, a Lightowi udało się z niej wydostać. A wy co o tym sądzicie? Yagami wygrywa z L-em, czy może odwrotnie? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia. Usz.